O bezdomnych zwierzaczach trzeba pamiętać przez cały rok. Jednak to właśnie zimą kwestia przygarnięcia ich do swoich ciepłych, ogrzewanych domów jest szczególnie ważna. Dlatego odwiedziliśmy Mysłowickie Schronisko, abyście mogli poznać kilku jego mieszkańców. Obecnie w kociarni schroniska znajduje się 50 kotów. Jednym z nich jest kot Lester, który łatwo odnajdzie się zarówno w domu z małymi dziećmi, jak i z innymi kotami. Ma około pół roku, trafił do nas jako jeszcze mały koziak bez matki, musieliśmy go odkarmiać butelką. I tak on tutaj u nas wyrósł i teraz szuka domu. Na co dzień to szaleje, jak zobaczy jakiegokolwiek człowieka, to się po nim wspina. No jak widać, przytulak, misiak taki z niego. Z kotami innymi się świetnie dogaduje, zaczepia do zabawy. Równie uroczym czworonogiem jest 8-letni Bajgiel. Inteligentny psiak o przepięknej, biszkoptowej maści. Do schroniska trafił w tragicznym stanie po interwencji. Na dzień dzisiejszy widzimy, że jest już pieskiem szczęśliwym. Bardzo szybko się otworzył, jest bardzo wpatrzony w człowieka. No i aż mnie dziwi, że on spędza tu już od sierpnia tyle czasu, że nie było w jego sprawie żadnego telefonu, bo naprawdę mówię, rodzina, która go zaadoptuje, będzie miała no, naprawdę fajnego przyjaciela. To właśnie dzięki wolontariuszom udaje się uratować wycofane, zestresowane czy chore zwierzęta. I choć to nierzadko ciężka praca, daje wiele radości. Jak najbardziej. Po prostu satysfakcja z tego, jak te skrzywdzone psiaki znajdują nowe domy, no to są takie emocje, że nie można ich niczym zastąpić. Mysłowickie schronisko nieustannie jest w potrzebie. W tym momencie są to środki do dezynfekcji oraz myjka parowa, która pozwoli efektywnie i szybko utrzymać czystość boczów, dzięki czemu zwierzęta będą mniej narażone na infekcje. Mamy zbiórkę na sprzęt myjący, na taką specjalną myjkę do dezynfekcji boksów i pomieszczeń, na którą można wpłacać pieniążki na takim portalu jak Zrzutka. Na naszym Facebooku można znaleźć link i bardzo byśmy prosili, żebyście nas wsparli, bo zawsze to jest lepsze czyszczenie, lepsza dezynfekcja boksów i dla nas to jest naprawdę taki must have na teraz. Mysłowicki TOS stale organizuje dni otwarte w schronisku, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Mysłowic i miast ościennych. Jest to idealny sposób na poznanie zwierzaka i spędzenia z nim czasu na spacerze. I jak widać, przynosi to efekt. Zaledwie w zeszłym roku udało się znaleźć nowe domy dla aż 136 psów i 63 kotów. Najbliższy dzień otwarty odbędzie się już 15 lutego.